Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Jesteśmy na tych ruchomych schodach. I mamy tutaj zejść na dół, bo tam się schody nam rozwaliły. Orzesz ty gnoju jeden. Jak go pykłem tak jedną kuleczką, lol. O ty franco. Nie, to nie to. To. O, nie trafiło. Dobrze. Czekajcie sobie troszeczkę podgłośnie. O, teraz dobrze słychać. Gicio. My mamy iść chyba na sam dół. Tam są nasi. Ojej, 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 ojej. Chwila, moment. Nas tutaj z góry? Nie, z dołu. Lol. Czemu ja go nie widziałem? O, masakra. Zróbmy tak. O. Confringo, Confringo, muszę to pamiętać. Strzelił? Uła. Oj, 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 oj. Ale się sypie ten zamek, masakra. Dobra, lećmy dalej w takim razie. Aj, nie trafiłem w niego. Nie trafiłem, cholera jasna. O, jak ładnie dostał tym. Patrzcie, jak ładnie, lol. A, tam jest koleś u góry. Tam w ogóle była znajdźka. Nie wiem, czemu jej sobie nie wziąłem. No ale cóż, trudno. Mówi się trudno. Dobra. Ej, 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 ej. Czysta krew zatriumfuje. Ale mi biją. Dobra, nice. Zaraz będzie po chłopaku. Może zróbmy tak. O, i to nie było głupie w sumie. Wow. He. Coś wam nie pykło. Co, idziemy dalej? O, tu już są nasi. Wbrew wszystkim śmierciożercom. Jeszcze sobie może troszkę podgłośnie. Ale gdzie my teraz mamy iść? Halo? Gro? A, tutaj! Ło! No! Pięknie, pięknie. Tu mamy gościa. I wybyło się. A nie, jeszcze w góry. Frajery. Się pochowali. Co my teraz mamy iść do góry znowu? Aha, tutaj, lol. Nie zauważyłem tego. Przejścia.
Tu jest wyjście, tu jest ta wielka sala, tu jest wyjście na zewnątrz chyba. Z tego co pamiętam, o właśnie, nic się nie pomyliłem. Nic a nic. Chyba Hermioną będziemy się teraz. Ja się tym zajmę. Ja pierdzielę. Wyczerpałaś moją wrażliwość, dziewczynko. Tutaj są. Zajebistą bronią. Tylko z bliska. Tu mnie coś bije w ogóle z przodu, nie wiem co się dzieje. Pięknie! Dostał frajer. A i dostał, dostał. Ua! Coś się z nim dzieje. Nie zmienisz mnie w coś takiego jak ty. Opsa. Rozwal ich, kurde. O, o to chodziło. Dobra. Gdzie ten typ w ogóle jest? Cwaniak, jeden się aportuje, no. Ale przyjął, przyjął, przyjął ładnie teraz. Ups. Coś mu nie idzie. Aj, nie ma go. Biją, 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 biją. Pięknie. O, chyba padł. Mi się coś wydaje, albo i nie. A nie, nie pod frajer, no. Teraz. Teraz paziocha. Ojku. Mam nadzieję, że Hermionie nic nie jest. Tak, nie, nie. Do hangaru i zaczekamy tam na nią. Fuck. Ja pierdziela się wystraszyłem. Czekaliśmy na ciebie. Gińcie frajery.
psa. Hopsa, hopsa. Jeden po drugim widzę, wymiękają. O, z tym będzie ciężko. A nie. Lol, ja co nie lajtowi teraz. Drwi, Custodalius. Dobrze, dobrze. Pięknie. To był chyba ostatni z nich. Daj, jesteśmy już blisko. Musimy być cicho. No to przecież idziemy, no. Ron, gdzieś Hermiona chyba biegnie. Oj, oj, oj. Gdzieś tu podobno Voldemort się kryje. Czemu nie chce mnie słuchać? Jest, jest frajer. Rzucałeś niezwykłe zaklęcie czarną różdżką, mój panie. Dziś, gdy przyjdzie chłopiec, nie zawiedzie cię. Tylko ciebie słucha. Czarna różdżka należy do zabójcy poprzedniego posiadacza, Severusie. Ty zabiłeś Dumbledora. Póki żyjesz, czarna różdżka nie będzie naprawdę moja. Mój panie. Zabij. Uła. No nieźle. Weź je. Weź moje wspomnienia. Masz oczy do twojej matki. Jakieś wspomnienie znowu? Ale ona nie żyje. Żyje jej syn. Jeśli naprawdę kochałeś Lily Potter, będziesz go chronić. Nie oczekuję się, że mały Malfoy zdoła ciebie zamordować. Jeśli zawiedzie, czarny pan zwróci się do ciebie. Wiesz, że ta klątwa to mnie zabije. Jednak to ty musisz mnie zabić. Tylko wtedy Voldemort w pełni ci zaufa. Harry musi o czymś wiedzieć, kiedy Voldemort stanie się łatwy do zranienia. Gdy Lily Potter zasłoniła Harry'ego, odbiła mordercze zaklęcie. Cząstka duszy Voldemorta wszczepiła się tam, jedyne żywe stworzenie w haremu. Cząstka Voldemorta. Ale jaja. Chłopiec musi się umrzeć. No to. Tak. I to Voldemort musi to rozrobić. Oni zabili Lupina. I Freda. Ale Potterze, zwracam się teraz do ciebie. Przyjdź do mnie w zakazanym lesie i staw czoła losowi. Przyjdź, a zakończy się rozlew krwi czarodziejów. Idę tam. Teraz. Zwariowałeś? Nie! Tak. Musi być. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy. O kurczę, to idziemy chyba do zakazanego lasu.
samo. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Nie będę uciekać. Nie będę próbował mu uciec. Chcę do domu, nie chcę już walczyć. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. O! Kompringa! Wow. No nice. Albo dobra, wiecie co, kochani, słuchajcie, będzie krótszy ten odcinek, tak sobie pomyślałem, żeby zrobić ten odcinek krótszy, taki 15-minutowy. 15-16, coś takiego. A ten ostatni odcinek, bo to będzie przedostatni odcinek, kolejny to będzie już na pewno ostatni. Myślę, że się wyrobimy ze wszystkim. Także słuchajcie, jeżeli wam się odcinek ten spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapę w górę. No i do zobaczyska w kolejnym, ostatnim odcinku z Harry'ego Pottera. Trzymajcie się, hej!